Witam wszystkich. Dzisiaj będzie druga część filmiku na temat naprawy pada od PS4. Krótkie przypomnienie, jeżeli ktoś by nie wiedział, o co chodzi. W pierwszej części robiłem diagnozę tego pada. PS4 Slim kupione właśnie z uszkodzonym padem, który nie reagował w ogóle na żadne podłączanie kabla i tak dalej. Jedynie tylko pod podłączeniu go do komputera pod USB-K było coś takiego, że wykrywał go jako jakiś tam kontroler, menadżer urządzeń, ale za chwilę przerywało połączenie i tak kółko wykrywał, przerywało. Czyli wiadomo było, że coś jest nie tak z tym portem właśnie USB. Po takim małym rozpoznaniu, rozebraniu tego pada okazało się, że jest przepalona tasiemka. Było jakieś prawdopodobnie mocne zwarcie. Nie wiem, czy ktoś podłączył za duże zasilanie, bo tutaj jakąś nieoryginalną ładowarkę czy coś w tym stylu i się wtedy zrobiło jakieś tam zwarcie, czy po prostu pad został jakoś zalany. Ale co najlepsze, teraz wam coś pokażę, sobie włączę oświetlenie, okay. Że ten pad on jest po takich przejściach, że to głowa boli. Nie wiem, czy to będzie widać, ale postaram się wam pokazać. I tak dla ciekawości, nagrywam to teraz telefonem mojej mamy LG K51S. Tu jest Poxipol. Było lepione coś od tych silniczków. Były na pewno lutowane te wibracje, silniczki całe. Tutaj widać, że jest kabelek jakby zrobiony taką rurką termokurczliwą. Plus dla tego serwisanta, który to robił, że chociaż tak zrobił, a nie na jakąś taśmę. No i co? No i tak wygląda tutaj cała ta płytka tego pada. Zobaczymy, czy uda się go naprawić. Dzisiaj przyszła do mnie paczuszka. Nowa płytka z taśmą, zamówiona na Allegro. Pokazuję już wam, u kogo kupywałem. We Wrocławiu. I teraz tak, Firefox, ja sobie wejdę na Firefoxa, przełączę się na tą moją płytkę, gdzie kupowałem. I już wam pokazuję, Firefox jest. 10 zł plus 8,99 wysyłka do paczkomatu. Wczoraj złożyłem zamówienie o 12 po południu. I dzisiaj mi przyszło po 15 powiadomienie, że już jest w paczkomacie. Także fajnie, jeden dzień. Firma wulkancen.pl. Magazynu oczywiście nie mają we Wrocławiu, nie można robić odbioru osobistego, szkoda. Mieli do jakiegoś czasu, ale zrezygnowali i gdzieś teraz podobno mają magazyn za Wrocławiem. I nie można po prostu osobiście odebrać, bo gdyby było można osobiście, to już bym to wczoraj miał wszystko. Podjechał. No i tak to wygląda. Tutaj jest zdjęcie JDS011, tak jak na mojej płytce, zgadza się wszystko. I zobaczymy, bo są różne wersje tych płytek, także trzeba bardzo uważać, żeby nie kupić jakiejś innej. Bo można się walnąć, ja wam zresztą pokażę jeszcze tutaj wyniki wyszukiwania na Google, jakie są rodzaje tych płytek JDS001. Nie pamiętam, ale chyba ta jest jeszcze kompatybilna z tym, bo tu są 12 pin, 12 pin. Wiem, że jakieś są, które mają tych pinów troszeczkę więcej, na przykład 14, co jest dla mnie takim troszeczkę dziwnym. Nie wiem o co chodzi, czy jest nowsza wersja pada, czy o co tam ten Sony zrobiło z tym wszystkim. No ale ja mam tą wersję, z dwóch stron widok. Także zobaczymy, czy wysłali mi identyczną. Tutaj jakąś jeszcze sobie stronkę zobaczyłem. Aha, tu jest jakiś sklep. Pinterest, znaczy się. Na Pinterestie też można dużo grafik znaleźć, jeżeli wpiszemy sobie jakąś tam wartość, nazwę tych płytek. No i tak to wygląda. No ja się przełączę teraz na widok z kamerki. I otwieramy paczuszkę i zastanawiam się, co w ogóle pierwsze zrobić. Bo myślałem tak, o, albo tą pierw naprawić, spróbować podłączyć ją, spróbować z padem, czy będzie działało, czy po prostu najpierw sprawdzić na kupionej sprawnej, podłączyć, czy pad się w ogóle włączy.
Jeżeli się nie włączy, to znaczy, że pad, jak widzieliście, był klejony, lutowany, jest po jakichś przejściach. No trudno, trzeba będzie się zaopatrzyć wtedy w jakiegoś sprawnego pada. Ale najpierw sobie sprawdźmy tą paczuszkę. Czy tu jest wszystko ok? Jak najbliżej tutaj krawędzi, żeby nie uciąć przypadkiem taśmy, bo to by było troszeczkę nieciekawie. W środku oczywiście jest bąbelkowata, paragon. Oczywiście paragon fiskalny macie. I teraz sobie wyciągniemy całą tą. Tu już więcej nic nie ma. Sobie paragonik schowamy do koperty. Kopertę na bok odłożymy. I zobaczmy, co mamy. Co dostaliśmy? Może sobie jaśniej, ciemniej, żeby tak nie raziło to, nie raziła ta lampa. Dobra, wyciągniemy to w ogóle. Porównamy sobie z tym, co było w konsoli. Po prawej kupiona, po lewej z konsoli. Więc mamy tak. Coś takiego. Tutaj złote napisy, tutaj białe. I co najlepsze, nie mamy w tej kupionej tego układziku. Podobno, że to jest jakaś dioda Zenera czy coś takiego. Widzicie? Tutaj jest dioda, a tutaj nie ma. Dziwne dosyć. Bo powinno być w tej samej wersji. To jest ta sama? Zobaczmy sobie. JD011 EPMG. No nie ma. No ciekawe. Obróćmy sobie na drugą stronę. Pamiętajcie, po prawej stronie mamy kupioną. Po lewej jest ta spada. I po prawej mamy coś takiego. No różnią się troszeczkę, jakieś tam są napisy. EPGW JD0111. Jeszcze raz obróćmy. Zobaczmy sobie tą kupioną. Nie ma tego układu. Jest jakby... Zobaczymy sobie pod mikroskopem. I ta, co jest w padzie. Jest układ. Dobra, zobaczmy sobie pod mikroskopem, jak to będzie wyglądało. Aha, muszę odświeżyć, bo mi się zacięło. Firefox, nie, to nie. Anuluj. Tak, znowu muszę po prostu. SE, ok, jest już. Jest, jest. Dobra. Teraz wam tak o. Patrzymy najpierw oryginalną. Zwiększę sobie jasność trochę. To jest oryginał. Jak widzicie na oryginale, od pinu liczmy sobie od lewej strony. Raz, dwa, trzy, cztery. Od czwartego pinu idzie do tego. Tej diody. Dobra, załóżmy, że to jest dioda Zenera. Jeżeli ktoś się zna na elektronice, to niech powie, co to może być te D6F. Mi się wydaje, że to jest dioda, bo nawet jest ten pasek taki charakterystyczny dla diod. Wam pokażę, o co chodzi mi. O ten tutaj paseczek. I od czwartej nóżki idzie tutaj do tej diody. Od piątej idzie do tej, czyli napięcie mamy zasilanie 5 V idzie po tej stronie tutaj do tej nóżki wchodzi 5 V. Dalej już jak to wychodzi, to już nie mam żadnego datasheetu, żeby powiedzieć, ale jeżeli był tak dobry, się znał na tych wszystkich układach, to bym wiedział,
gdzie jest bramka i tak dalej, i tak dalej. No niestety. To jest spada. Teraz podłoże z tego kupioną. Zobaczmy sobie lepszą ostrość. Postaram się ustawić. Chcę zobaczyć, czy to było może wylutowane, czy to jest po prostu taka wersja. No tutaj widzimy, że od czwartej nóżki, jakbyśmy liczyli, nie? Pierwsza, druga, trzecia, czwarta też idzie do tej i zasilanie idzie też do tego. No ciekawa sprawa. Powiem wam tak, są takie możliwości. Jeżeli to nie będzie działać, to znaczy, że to są jakieś płytki z odzysków. Czy ktoś by to wylotowywał? Wtedy to by nie miało sensu. Wtedy to by było raczej sprzedawane jako uszkodzone, a to jako sprawne, tak? No nie wiem o co chodzi. Może tak ta wersja ma, może to nie jest potrzebne. Może to jest jakieś zabezpieczenie w tej płytce, ta dioda. Teraz zobaczmy sobie nową taśmę. Nowa taśma. Z jednej strony jest OK, z drugiej strony mamy też OK, z drugiej strony jest OK, nówka. Taśma jest jak najbardziej OK. Policzmy sobie piny z ciekawości. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć, 12 pinów. I teraz lecimy z taśmą uszkodzoną, którą bym chciał też zrobić. No i tu mamy też raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć, jedenaście, dwanaście. Też 12-pinowa. Widzicie, że tu jest już totalnie uszkodzone. Także ja będę robił coś takiego. Najpierw z tą taśmą uszkodzoną oczywiście. Potem się będę bawił. Najpierw oderwę ten niebieski taki plastik, bo to jest jednak wtedy grubsze. Wchodzi w gniazdo, się ładnie trzyma. Utnę w tym miejscu tą taśmę. No i będę ścieżki oczywiście odsłaniał. Potem przykleję tą niebieską. I może się tak w ten sposób uda zrobić. Druga strona tej taśmy uszkodzonej wygląda ok. Widać, że jest już wyrobiona trochę, ale jest ok. Tutaj nie ma żadnego problemu z nią. No i dobra, to by było na tyle. Zobaczyliśmy sobie, jak wygląda ta płytka z taśmą. Zobaczmy sobie jeszcze płytkę pada pod mikroskopem. Być może wyjdą jeszcze jakieś inne kwiatki. Tak, co my tu mamy? Tu jakiś układ, widziałem, że coś jest jakby brudny. Trzeba by było. No, jest. Czyżby po zalaniu ten pad jest? Kurczę, no. Spróbuję oświetlić to latarką, ale to. No, nieciekawie to wygląda. Powiem wam szczerze. To jest ten układ. Jak on się w ogóle nazywa tutaj? Będzie coś widać? Ustawię jakoś tak, żeby 7736FTG 5524Q Japan TC. On wygląda jakby był, kurde, po jakimś takim tym. Spróbuję podwyższyć troszeczkę mikroskop, żeby sobie tą płytkę bardziej oglądnąć. Coś mi tutaj nie pasuje. Muszę pod większym kątem to wtedy złapać, tak żeby światło padało. No, jest troszeczkę uwalony. Albo zasyfiony, tak jest. Dobra, wiecie co ja zrobię? Muszę wziąć jednak izopropanol, a ten drugi układ.
Czy to jest ten pierwszy? Nie, to był ten pierwszy. To jest drugi. Tutaj jest jakiś chyba oddźwięku układ. KM180 dB. To mi się zdaje, że coś jest z dźwiękiem, bo ten pad mam właśnie głośniczek. Może lecieć dźwięk z tego padu. Jakaś gierka wykorzystuje, to tam kumpel mi opowiadał, że grał. Nie pamiętam, w jakąś gierkę, czy w Silent Hilla, czy w Residenta. I z tego głośniczka mu tam jakoś taka kolosiuwa śpiewała. Co dodawało klimatu dosyć. Ale widać, że to jest zasyfione. Kurczę. No i ten tutaj. Też. Dobra. Ja robię coś takiego. Robię pauzę, biorę sobie izopropanol, szczoteczkę i spróbuję to jakoś doczyścić. I pokażę wam, jak to wygląda po doczyszczeniu. Okej, w zasadzie to pokażę wam, jak to czyszczę pod właśnie tym mikroskopem. Spróbuję ustawić ostrość jak najlepszą. No i lecimy z tym tematem. Być może to jest tylko zabrudzenie jakieś. Najbardziej się boję tego, że. No i ładnie, doczyszczone. Zaraz sobie zobaczymy troszeczkę dokładniej. Najbardziej się boję czegoś takiego. Sobie wrócę teraz w tą stronę. Teraz tą stronę trochę pomęczę. Że jak na przykład było jakieś zalanie, to mogło uszkodzić jakieś elementy na płytce i wtedy to będzie taka syzyfowa praca, nieopłacalna. Bo po pierwsze, załóżmy, że poszedł ten element, tak? No gdzie to dostanę? Na Allegro? Tylko gdzieś z jakichś części uszkodzonych padów. A żeby kupić takiego uszkodzonego pada, to raczej nie kupimy go za 20 zł. Dobra, teraz sobie ten układ poczyścimy. Przydaje się jednak izopropanol, szczoteczka, bo naprawdę widać różnicę. Sobie gniazdo tą doczyszczę. Widać kolosalną różnicę i czasami może takie coś usunąć zwarcie, takie czyszczenie. Powiem wam, że kiedyś jak sobie bawiłem się w naprawę telefonów BlackBerry, miałem dużo telefonów po zalaniu, które się w ogóle nie włączały. I po porządnym takim czyszczeniu izopropanolem telefon wstawał, działał. Oczywiście to nie znaczy, że wszystko mogło być sprawne, bo może być tak, że po zalaniu właśnie jak wyczyścimy, włączy się, ale nie będzie działał na przykład zasięg GSM, sieć Wi-Fi. Klawiatura będzie szwankowała, co było chyba najczęstszym przypadkiem w przypadku zalań. Ale jak się to wszystko bardzo dobrze zrobiło i wszystko działało, to wtedy taki telefon był uratowany, że tak powiem. Dlatego nawet lubiałem kupować zalane telefony, szczególnie od kobiet, bo wtedy miałem taką nadzieję, że nie było nic grzebane, bo faceci to jak nieraz się dorwą do telefonów, to jak zaczną grzebać, to robią taki Saigon, że po prostu jest gorzej niż było. Dobra, doczyściliśmy sobie to trochę. Drodzy, wszystko pięknie wygląda. Naprawdę. Powiem wam, że teraz to jakoś wygląda. Ten drugi układ jeszcze sobie weźmiemy pod lupę. No jest różnica kolosalna. No po prostu wszystkie te piny są czyściutkie. Nie masz pomiędzy nimi żadnego syfu. Pięknie. Zobaczmy sobie w ten sposób. Lubię takie ujęcia właśnie pod tym kątem. Chciałbym mieć taki mikroskop, który ma taką zakładaną na głowicę 3D.
Jest coś pięknego. Zobaczcie sobie filmiki na YouTubie, jak właśnie Chinole sprzedają takie mikroskopy po 3000 zł. Cyfrówki oczywiście to są. Gdzie się obraz obraca tak właśnie jakoś w ten sposób, tak w 3D, nie? Coś pięknego. Oczywiście płytka leży w jednym poziomie, a obracacie tą całą głowicą, kręcąc, i wtedy się zmienia takie położenie. 360 stopni. Tak możecie oglądać przedmiot pod takim kątem, pod takim i pod takim. Coś pięknego do pokazywania na streamach jest to, no naprawdę, niezły bajer. No i co? Tutaj mamy doczyszczone. Tu widzę, że te kondensatory są takie jakby. Co to jest, kurczę? Jakiś nalot, czy co? No tak, jakiś nalot. Trzeba to jeszcze troszeczkę doczyścić. Spróbuję to usunąć. Ale nie wszystkiego da się tak super doczyścić. No i dobra, to jest przeczyszczone. Poczekam troszeczkę, niech odparuje ten izopropanol. Widać, że ta płytka, jak jest po czyszczeniu, to są takie jakby zacieki. Zrobimy tak, ja zrobię teraz malutką pauzę. Niech to wyschnie. Przyłączę się później na widok z telefonu, czyli widok z tego, i podłączymy tą kupioną płytkę. Zobaczymy, czy po prostu będzie działało to wszystko. Jeżeli pad się włączy pod zasilaniem, to będzie super sprawa. Chyba powinna się wtedy zapalić ta tutaj dioda na tej płytce, która oświetla właśnie tą płytkę całą. Także ja robię pauzę i zaraz wracamy do tematu. Dobra, słuchajcie, zrobimy tak. Mamy takie opcje. Mamy dwie płytki, sprawną taśmę, więc najpierw podłączę na tej kupionej, która nie ma tej diody. To jest dla mnie najbardziej zastanawiające. Zobaczymy, czy pad się włączy. Najpierw co zrobię? Podłączę sobie tą taśmę kupioną z tą płytką. Najpierw dopada. Tylko zobaczmy, w którą stronę to ma iść dokładnie. To sobie oblukam. Aha, czyli ma iść tak. W stronę. Nie wiem, jak to pokazać. Tą stroną. Tam są. Od tej strony są piny. Od lewej. Także najpierw sobie podłączymy. A może nie. A może najpierw do płytki. Dobra, najpierw do płytki sobie podłączę. Najpierw do płytki tej kupionej. Trzeba uważać, żeby nie uszkodzić tutaj tego zatrzasku. To będzie szło w ten sposób. A w zasadzie staram się to otworzyć. Dobra. No coś tak, kurde, nie wchodzi fajnie, jakby myślał. Nie, czy to idzie w tą stronę, do góry? To chyba idzie w ten sposób, że to tak o się wkłada, nie na odwrót. No, dokładnie. Włożona. W ten sposób się wkłada. Idealnie to weszło. I teraz podłączę to do pada. Wiecie, co jest najgorsze przy nagrywaniu takich rzeczy? Że to musicie z
skupiać się na kamerze, pokazywać, jak to podłączyć, i to jest strasznie niewygodne wszystko, niż jakbym to wziął w rękę i... Okej, pięknie weszło. Płytka jest podłączona. Teraz włożę baterię. Na razie bez tego. Tutaj baterii inaczej włożyć nie można. Także zaraz zobaczymy mały test. Bateria włożona. Czy coś tutaj się świeci, jakaś dioda? Nie. Dobra, i teraz mamy coś takiego. To będzie zarąbisty test pokazujący, czy to naprawdę coś będzie działało. Tu mam urządzenie, które pokazuje, ile idzie volt. Kabel USB jest już przygotowany. Tylko muszę sobie to ogarnąć troszeczkę. OK. Nie wiem, czy to będzie widać. Potem wam i tak pokażę to do kamerki. Tak więc podłączam zasilanie 5 V z ładowarki. 3 pad się włączy. Powiem wam, że nic nie widzę. Trzeba by było tą płytkę bardziej osadzić, tak żeby przyciski były ok. Niestety nie widzę tutaj żadnej reakcji. Kompletnie żadnej reakcji. Dioda tutaj się nawet nie świeci od tego, od tej. Na tej płytce jest dioda, ona się powinna świecić. Nie świeci się. Dobra, zrobimy inaczej. Odłączę to. Wypnę teraz z tej płytki ten kabel i podłączę pod płytkę, która była oryginalnie w tym padzie, a gdzie jest ta dioda zainstalowana. Zobaczymy, co się stanie w ogóle. Dobra. Teraz podłączę pod to i zobaczę z ciekawości, czy tutaj jest jakiś prąd pobierany. A. Nic nie idzie. Kompletnie nic. Spróbuję tą płytkę. Docisnąć. Coś czuję, że jest pad już totalnie uszkodzony. No nic, przez to idzie 0 amperów. Jeszcze raz zobaczę na tej oryginalnej. Może podłączmy to tak jednak. Może ja źle podłączyłem. No dobra, teraz dałem od góry tą niebieską. Tam zobaczymy, co się stanie. Okaże się, że jeszcze podłączyłem całkiem inaczej niż... Coś tu zapiszczało, czy mi się zdawało? 0,47 A, coś wypadło mi, jakiś element, coś ułamana obudowa, czy coś takiego. 0,48 A pobiera. 0,47. Czyżby ładowała baterię?
Jak widzicie, 1 amper wskoczył. Albo mi się zdawało. 0,38 ampera. Cisza! Chwilę, ja zapauzuję, żeby papugi albo dobra, uciszyły się. No w każdym bądź razie 0, pół ampera pobiera. Zero 48 ampera. Na tej płytce bez tego. A zobaczę na tej płytce teraz, jak podłączę tak jak tutaj, czyli niebieską tą tasiemką do góry. Niebieska tasiemka do góry, zamykamy i zobaczymy, jak to pójdzie, czy też będzie ładowało. Też 0,37 ampera, 0,48. Także wychodzi na to, że wskoczyło jakby ładowanie baterii. Ok, robię coś takiego. Zrobię tak. Na pewno na razie to wypnę, podłączę pod tą kupioną, dla pewności, żeby było. To nie wiadomo nigdy, co tam się stało do końca z tamtą. Zapnę ją, jeszcze raz sprawdzę, jak będzie znowu 0,5 ampera szło, to złoże pada. 0,48 ampera. Dobra, ja tak o, składam pada. Najpierw go sobie tutaj wypnę z tą płytką. Baterię też na razie wyciągnę. Więc ja teraz złożę pada, ale najpierw muszę... A, przycisk mi wypadł, PlayStation. Muszę go znaleźć. Robię pauzę, znajdę ten przycisk, składam pada. I zobaczymy, czy ten pad się włączy. Ok, mam w sumie bardzo smutną wiadomość. Po podłączeniu tego pada z tą płytką, co kupiłem, pad się nie włącza. Po podłączeniu do konsoli też się nie włącza. Najlepsze jest to, że jak podłączyłem do konsoli tą, to urządzenie, które pokazuje, ile amper pobiera, to pokazuje mi 0,70 ampera z konsoli, że pobiera. Być może bateria jest jeszcze nie, jest tak mocno rozładowana, że on nie chce się włączyć. Także więc zrobię tak. Teraz go poskładam. Złożę go na tej taśmie kupionej. I podtrzymam go troszeczkę na ładowaniu. Może ruszy. Jeżeli nie ruszy, to trudno. Pad będzie do sprzedania na części komuś. Bateria chyba jest w porządku. Także będzie miał ktoś zapasowe części. A ja sobie wtedy dołożę do jakiegoś pada sprawnego. Także lecimy z drugą częścią składania tego, która zakończyła się jak na razie niepowodzeniem. Jestem troszeczkę smutny, bo chciałem sobie dzisiaj pograć Uncharted 4. Dzisiaj akurat sobie kupiłem tą gierkę. Kurczę, no żałuję troszeczkę, że nie włącza się. Mam nadzieję, że to jest ta bateria, cholera. Jakby to była bateria, że jest nie naładowana, ją się nie chce włączyć. No tutaj już raczej więcej nic nie zrobię. Tu już się z tym padem działy takie historie, widać, że ja pierdzielę. Teraz tylko ładnie to wszystko złożyć, podłączyć. Jeszcze raz ładowanie, tutaj chyba kabelek jakoś szedł specjalnie. No widać, że bateria ładuje, tak? 0,70 ampera po podłączeniu do konsoli idzie. Ale niestety jak naciskam ten przycisk PlayStation Store, to nic się nie dzieje.
Dobrze. Tutaj na razie sobie tą baterię podłączam. To jest jakoś tak fajnie zrobione. Ok. Bateria podłączona. Składam tą drugą część. Gdzie ona jest? Tutaj, dobra. Tak więc, tylko jak to teraz było? Najpierw pewnie będzie ta płyteczka, która wyleciała. Ta płytka, potem wchodziło jakoś to. Dokładnie. Zobaczyć, czy dobrze to wkładam. Nie, troszeczkę krzywo to włożyłem. Aha, to trzeba jakoś tak specyficznie tutaj w TT. No widzicie, tą już trzeba włożyć jakoś tak. To jest jakby taka blokada, żeby nie wypadała ta płytka, która jest podświetlana. No, w ten sposób. I teraz może źle to zrobiłem. Może najpierw tutaj włożę w ogóle tą płytkę USB. No, była w ten sposób. Przykręcę ją na te dwie śrubki, które były tak już wkręcone. Pamiętam chyba, że po lewej była ta, a po prawej była czarna. Czy na odwrót? Już chyba nie ma nawet takiego znaczenia. No oczywiście teraz konsolę mam włączoną i pisze mi: witamy ponownie w PlayStation. Naciśnij przycisk PS, aby użyć kontrolera. No ale jak widzicie, to nie działa. Dobra, teraz trzeba połączyć tą płytkę z padem. I trzeba to złożyć tak, żeby to miało ręce i nogi. Tylko teraz w tą stronę to muszę podłączyć. No dobrze, dobrze, w tą. Okej. No i co, i składamy. No nie, jeszcze mi wypadła ta blaszka. No już kurde. Jest chyba najgorsze, co mnie mogło spotkać teraz. Z tą białą. Dobra, jeszcze raz to wypnę, bo to. Chyba wiem, jak to zrobię. Sobie to też przykleję na jakąś taśmę. Jak to jest? Nie, to jest inaczej. Chwila. Trzeba jeszcze odpowiednio złożyć. Najpierw idzie ta. Tym idzie ta jakby blokada. Ok. Ja sobie już, żeby mi to nie wyleciało, też użyję kawałek taśmy. Minimalny. Żeby to się jakoś trzymało. Tutaj. Dobra, mam nadzieję, że mi nie wypadnie już. Znowu podłączymy taśmę i pokażę wam zresztą, jak złożę już tego pada, podłączę go pod konsolkę, ile faktycznie pobiera tutaj z tej konsoli prądu. Dobra, teraz żeby go jakoś złożyć w miarę. Okay, tu.
tu jest? Zastanawiam się, jak teraz będzie z tym złożeniem. Jakoś tak niełatwo się go składa z tego, co widzę. Czyżbym odwrotnie włożył tą tłą od baterii? Tak, rozkręcić było łatwo, ale już żeby go złożyć. Nie, no chyba dobrze to z baterią jest ok. Zróbmy inaczej. Nie, tak nie. Od tej strony spróbuję go składać. Tylko mam problem, gdzie mi to haczy. Jest, poszło. Dobra. Cztery śrubki. Wkręcimy z powrotem, żeby to złapało. Trzecia śrubeczka. No teraz już nic nie lata w tym padzie. Wcześniej, kurde, jak się nim potrzęsło, to coś tam było słychać, że lata. Trzecia. Ta jeszcze chyba nie jest dokręcona do końca. Nie ta. Śrubki już też są trochę wyjechane. No i dobra, pad złożony. Wygląda na to, że wszystko jest ok, ale teraz podłączę go do konsoli. Na ustawienie oszczędności energii PS4 włączy się za 5 minut. Dobrze, spróbuję go teraz podłączyć. No nie reaguje. No, teraz mi w ogóle pokazuje 0 amperów, nie ładuje go w ogóle. Chyba 3 odcina zasilanie? Dobra, spróbuję ją wyłączyć. No nie wiem, czy źle złożyłem pada. Przygotowanie do włączenia PS4. Nie? Dołączaj kable zasilania sieciowego. Gdy schodzi zasilania. Dobra, wyłączyłem ją. Włączę ją jeszcze raz. Okej, świeci się na niebiesko włącznik. Na konsoli oczywiście. 5 V, 0,0 A. No nie, tylko mi nie mówcie, że coś tam źle złożyłem. Epilepsja. W ogóle ten kabel ten. No nie działa. Pokażę wam, jak to wygląda.
Do PS4 podłączony jest ten 5V0. Witam panem PlayStation 4, znaczy PlayStation. No i tu leży ten kontroler podłączony. Ale ząg w ogóle. Jakby się nie wsuwało do końca ten. Spróbuję na innym kablu, bo to tak jakby nie wchodził do końca ten kabel. Zobaczcie, jeszcze mam taki stary, sprawdzony kabel, gdzie ja go dałem. No zobaczę na tym, co kupiłem ostatnio. To będzie to. I tutaj co? 5V 0,0 A. Nie no, coś jest nie tak na 100%, bo wcześniej 0,70 A było. Dobra, ja robię pauzę, jeszcze go raz rozbiorę i zobaczę. Dobra, lecimy z dalszym nagrywaniem. Pokażę wam, co tu się stało w ogóle. Widzicie to? Jakie zalanie? Dlatego pad nie działa. Pomimo wymiany taśmy, gdzieś tu jest coś uszkodzone. Robi totalną zwarę. Tutaj mamy jeszcze też płytkę, na której powinny się stykać elegancko wszystkie piny z taśmą. I co ja tu mogę zrobić? Tak patrzę. Tu jest są od głośnika bodajże 2T. Tak, to idzie do głośnika. To są chyba tutaj takie dwa piny od głośnika. Ale tutaj jest masakra. Nie no, ja postaram się to wrzucić pod mikroskop. Może mi się uda to wam pokazać z bliska. Wtedy zobaczycie sobie, jak to wygląda. Zrobimy w ten sposób. Może się przełączę teraz na mikroskop. I patrzcie, co tutaj w ogóle się dzieje. Nie mogę tej płytki wyciągnąć teraz, bo mam to polutowane no, od tej wibracji. Postaram się ustawić ostrość. Zwiększę jasność. Na maksa już jest. Kurczę, jak to zrobić? O, w ten sposób będzie najlepiej. Patrzcie, co to. O ja pierdzielę. Widzicie to? I tu jest. To jest od przycisku PlayStation, tego właśnie co tam pisze, żeby go włączyć. Jest totalnie zalane. Podejrzewam, że to już chyba nie będzie do uratowania. No dobra, czyścimy to izopropanolem. Ja sobie naleję izopropanolu, żeby po wyczyszczeniu zobaczyć mniej więcej, jak te elementy tam wyglądają. Sumie mógłbym sobie odlutować te silniczki, byłoby mi o wiele łatwiej. Ale jak widzicie, historia pada jest przebojowa. Było zalanie, które zrobiło zwarę totalną. Patrzcie, jaki tu był. Jakie tu było spięcie, aż czarne jest. Zobaczymy, co z tego wyjdzie, jak się to oczyści. Ale podejrzewam, że jak już było takie zalanie, wiecie, zalania to są nieraz. No, to już nawet ładnie doczyściło tą stronę. Jestem w szoku, jak to. Już nawet nie widzę, w którym miejscu było to zwarcie. Jakbym zaświecił tą latareczką. Widzicie, tu są rezystory. Naokoło. Tutaj też. Coś ten. Tu już jest 300.
Tu mamy cztery rezystory. Zaraz je sprawdzę, czy one są sprawne. Na pewno ta dioda też została po dupie. Ale by było je, jakby to użyło, nie? Po takim czyszczeniu. Dobra, wyczyścimy jeszcze dalej to. Generalnie po takim zalaniu to teraz całą płytkę powinno się wyczyścić. Tu widzicie, jak czyszczę wokół tego przyciska, który był zalany właśnie. Ten układ też trochę podczyszczę, bo to nie wiadomo, czy tam nic nie naleciało pod niego. To złącza też wyczyszczę. Ale by był ja, jakby stał po takim czymś. Ja pierdziele. No, przed wami dość nietypowa naprawa. Próba naprawy uszkodzonego pada z PS4. To nie takie byle jaka, jakby to powiedzieć, nie takie byle jakie uszkodzenie. Bo dosyć poważne. Sobie przemyję też tutaj te ścieżki. Ciekawy jestem, jak to tutaj. Coś wam pokażę. Nie wiem, czy to złapię. Widzicie, tu jest na płytce są takie piny, które się stykają z taśmą. Tutaj. Ale to cholernie musi być wszystko dokładnie dociśnięte. I równiutko. Dobra, jeszcze sobie podczyszczę tutaj tą taśmę. Czyli był zalany. Bez dwóch zdań. Ciekawe, czy stanie. Być może było zwarcie, które nie pozwalało na włączenie tego całego pada, być może po prostu po zalaniu uszkodziło jakiś tam element, układ. Tego już wam nie powiem. Tak super dokładnie. Teraz co by było, należało zrobić? Poczekać, aż odparuję sobie ten izopropanol. Ja sobie sprawdzę, albo wezmę pod ten. Pod mikroskop i na mikroskopie będę widział łatwiej te rezystorki, żeby je sprawdzić. Tylko najpierw muszę to namierzyć. Gdzie one są? Tu mam cztery rezystory. Ile nagrywam? 53 minuty. No to będzie długi filmik. Praktycznie bez żadnych cięć, tylko robiłem pauzy. Dobra, sprawdzimy sobie te rezystory. Gdzie one są? Tutaj. Najpierw sobie wezmę. Stabilizuję tą płytkę. O, w ten sposób. I najpierw polecimy sobie, żeby to w kadrze złapać. To było najlepiej. Najpierw polecimy sobie z tym rezystorkiem. Tylko muszę tutaj dobrze złapać. Sądy dosyć grube. Nie, muszę zapauzować sobie to po prostu jakoś inaczej ułożyć, bo tak pod mikroskopem ciężko mi jest to pokazywać wam. O mój Boże, wiecie co powiem wam? Jestem w wielkim szoku. Złożyłem go po tym czyszczeniu tej płytki, co widzieliście, jaka była zalana. Zapomniałem podłączyć tych gałek analogowych. Ale co jest najlepsze? Podłączyłem go do Windowsa 10.
wykrywa go. W urządzeniach mam wireless controller. Troszeczkę kabel przerywa. Ale wiecie, co jest najlepsze? Że tym padem teraz mogę nawigować po Windowsie. Serio. Pokażę wam taki motyw. Patrzcie na to. Tu jest pad. Widzicie? Czyli ten pad działa. Na Windowsie działa. Zobaczymy, jak będzie pod konsolą. Ale rozłączę go. Zobaczcie sobie, co tu pisze. Wireless controller. I mogę normalnie przyłączać się. Lewo, prawo. A jakbym analogiem. Analog też działa. Góra, dół. Ciśnięcie. A poczekajcie, zobaczę, jeszcze się pobawię z ciekawości, czy działa X. Pisanie. Działa. A jak kółko? To wychodzę z całego ustawień tych w Windowsie. Wow! Dobra, mamy progres, mamy progres. Muszę tylko te analogi nieszczęsne znowu podłączyć. Robię pauzę. Nie chcę zakończyć OBS-a, kurde. Aha, bo chyba mi się przycisnęło na tym padzie. Ja pierdzielę, jeszcze to pod OBS-em coś działa. Dobra, ja odłączę na razie zasilanie. Robię pauzę, składam analogi, skręcam go i zobaczymy potem pod konsolą. Ale na Windowsie działa. Także to jest wielki sukces, że on w ogóle już działa. Dobra, słuchajcie, złożyłem tego pada. Jest wszystko już z gałkami. Pod Windowsem działa, bez problemu. Nie chcę tu nic naciskać na OBS-ie na tym padzie, bo to wszystko reaguje. Ale jak wejdę sobie ustawienia, analogiem, tym krzyżakiem i lewym tą gałką mogę sterować sobie po menu. Bardzo fajne, bo teraz sobie wyobrażam, tak leżę w łóżku, sobie steruję, pach, mysz. Ok, kółko to jest wyjście, a co to będzie trójkąt? Nic nie robi trójkąt, nic. Teraz kwadrat zobaczę. Kwadrat też nic. Czyli X-em jakby wchodzimy w opcję, a kółkiem wychodzimy. Dobra, telefon. Nie, wyjdę jeszcze raz. No dobra, pod Windowsem działa. Uruchamiam teraz PS4, żeby się przekonać, czy po prostu będzie go wykrywała konsola. Robię na razie pauzę. Sobie muszę podłączyć HDMI, włączyć konsolę. No i oczywiście tego pada. Dobra, już chyba wiem, o co chodzi. Po połączeniu pada do konsoli nie mogę tego pada uruchomić, bo wpiszę wciśnij PS, aby użyć kontrolera. A jak widzieliście, w miejscu tego przycisku było totalnie zalane i tam były rezystory. I podejrzewam, że któryś z rezystorów po prostu zaliczył zgon i po prostu nie reaguje na wciśnięcie tego kontrolera, żeby go sprowadzić z konsolą. Szkoda, bo tu wiecie, o co chodzi. Bo gdybym mógł nacisnąć ten przycisk, to wtedy prawdopodobnie już by mi działały lewo i prawo i tak dalej w menu. Tak, tu jest uszkodzony. Jeszcze tu można robić reset tego pada. Jakbym spróbował zresetować go. Tylko czym tu go zresetować? Jakimś takim szpikulcem malutkim. Dobra, spróbuję go tym zresetować. Nie wiem, czy to się udało, czy nie. Nie, nie działa przycisk PS Store. PlayStation. No ten przycisk, co jest pomiędzy tymi dwoma gałkami. Także
No jest teraz taka opcja, żeby co, żeby szukać jakichś rezystorów, ale to nawet nie wiem, jakie one mają wartości. Tamte wylutować. To trzeba było całą płytkę z tego rozszczepić. No zobaczę sobie z ciekawości, ile on mi pobiera jeszcze przez konsolę na tym urządzeniu, które podłączam. Ile on mi bierze? 0,04, 0,60, 0,72 A. 0,73. No niestety. Pod Windowsem działa. Można sobie nawigować. Niestety pod konsolą nie działa. A z tego co mierzyłem tam miernikiem, te rezystory co były, to dwa chyba były padnięte, bo nic, żadnych wartości nie pokazywało na mierniku, w ogóle zero reakcji. Także ja jeszcze chyba nie wiem, chyba się pobawię w wymianę tych rezystorów, ale to jest męczące, już nie mam siły nad tym siedzieć chyba dzisiaj. Na pewno już tego nagrywać. A jak już coś, to chyba w trzeciej części bym pokazał. Dobra, ja na tym zakończę filmik. To będzie druga część, godzina czasu. Przynajmniej wiecie, o co chodzi. Ja wiem, o co chodzi. Szkoda, że ten przycisk PlayStation Store nie działa. No na pewno jest z nim problem. Nie wiem, czy to jest może wina taśmy tam. Nie, chyba nie, bo normalnie się wciska, czuję. To są chyba te rezystory walnięte, albo jeszcze tam był ten jeden układ, jakiś element. Też może być walnięty. To chyba była, nie wiem, jakiś tranzystor? Tak na to wyglądały, na jakiś tranzystor. Dobra, na tym kończę. Jestem już troszeczkę zmęczony tym grzebaniem tutaj, w tym padzie. Jak coś, to dam znać. W trzeciej, chyba finalnej, już takiej wersji filmiku. To było na tyle. Pozdrawiam, trzymajcie się.